Cześć wszystkim, z tej strony Patrząc na Świat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. A witam was w Horizon Zero Dawn, moi drodzy. Chwilę odczekałem, żeby sprawdzić, czy nic mnie nie atakuje. Ale widzę, że gra dosyć, no, spory kawałek mnie przerzuciła, bo tak naprawdę chyba jesteśmy przy tej wieży sterownej, którą ostatnio zdobyliśmy. Tam mamy ognisko, tam mamy, że tak powiem, jakiegoś zwierza. Nie wiem, czy to nie jest czasami lodowy pazur. Bardzo możliwe, tam jest ten, nie nadymacz, tylko długonog, czy jakoś tak. No dobra, no nie ma co, nie ma co, ruszamy, bo w tym śniegu ale prędzej nam zamarznie niż zrobić coś konkretnego. Przed chwilą wyglądałem u siebie za oknem, też pruszyło. Nie wiem, czy teraz pruszy, chyba już nie. Chyba już stwierdziło, że wystarczająco napadało. Tam mamy krabołazy. Nie, no krabołazami nie będziemy się zajmować w tym momencie. Spróbujemy je jakoś ominąć. Tak, żeby im nie przeszkadzać i żebyśmy nam zbytnio czasu tam nie zabrało. Tędy chyba nie przejdę. Ale ja w ogóle. Ale. Trzymaj się. W ogóle tędy mi pokazujesz wyjść. No to idziemy tędy. Chyba tędy szedłem. Ten dźwięk nie brzmi przyjaźnie. Nie wiem, gdzie to mnie prowadzi, ale prowadzi. Tu mamy kolejne stado widłoróg. To też spróbujemy je jakoś ominąć. Kurczę, będzie ciężko. Będzie ciężko. A tak sobie po górach poskaczemy. Może jakoś się uda. Co Elo jest kozicą górską. Poproszę. Przy okazji znaleźliśmy coś. Biło ząb. Gdzie co, może tu jakieś zdjęcie zrobię? Nie, dobrze, w tą stronę. Jednak nie widzi mi się to. Dobra, może by tak. Kurczę, jak teraz zejdę, to zejdę im prosto, że tak powiem, w paszczę. Ale nie wiem. I should try Zobaczmy. going another way. Ach,
Widzicie. Koniec drogi. No dobra, czyli złazimy z powrotem na dół. Ojej. Eloi, uważaj. Złazimy na dół i spróbujemy ich z drugiej strony obejść. Bo tamtędy się jednak nie uda. Quick way down. Uważaj, drzewo. Ale fajnie jest to zrobione, że twórcy nie zrobili takiej, że tak powiem, niewidzialnej ściany. Tylko Eloy dochodzi do pewnego, znaczy no, jak to powiedzieć, niewidzialna ściana jest, ale chodzi o to, że działa ona na zasadzie, że Eloy podchodzi i mówi po prostu, że no, nie widzi, żeby tą drogą iść, czy coś w tym stylu. Tu pójdziemy w te drzewa. Siema, dzik. Może między tymi drzewami mnie nie zauważą. Tylko jakoś drapie mnie w gardle dzisiaj. Dobra, udało się. I to był chyba szybszy sposób niż skakanie po górach. Jeszcze kawałek o tym nadmacze. I ta wieża spalona. Zejdziemy sobie też trochę niżej, żeby ich nie niepokoić. No bo i po co? Wiecie co? Ja się zatrzymam na moment. Się napiję, bo mówię, tak mnie... O kurczę. Właśnie, żeby nie niepokoić. Kurczę, lezie tu no. Po co żeś tu przylazł? No, odbijemy tą stronę bardziej obozu bandytów. No, tu mamy trójkę powalaną. Leży ten żyraf. Aż dziwne, że z tego żyrafa nie można niebieskierki zebrać. Dobra, schowamy się tu w cień, tak powiem, żyrafa. Ja se chlustnę wodą, wodę mineralną, żeby nie było. No, od razu lepiej. I ruszamy w dalszą drogę. Czy mi się wydaje, czy tam jest krzyż jakiś? Znaczy no, coś a la krzyż. Nie, to nie jest. Ciężko powiedzieć, co to jest. Musiałbym się bandytów zapytać, tylko że ich już ubiłem, więc... Zresztą oni mało rozmowni są.
To oni trenują na tym, a ja im próbowałem ostatnio powalić to. Wiecie co, ja sobie zrobię taką focie. Aha, tu już jest maksymalnie, dobra. Tylko zrobimy sobie jeszcze dzień, żeby było ich widać. Czy co? Ja jeszcze sobie podejdę kawałek. Przy okazji możemy sprawdzić, która godzina. Trochę ten śnieg przeszkadza, ale dobra już. Niech tam będzie. Hipstryk, dobra. Pozbierajmy sobie przy okazji ziółka, bo coś czuję, że to będą mocno potrzebne. Ja sobie od razu ustawię tutaj to. Jestem ciekaw, czy coś mi zrobi ten. No dobra, jednak działa gejzer faktycznie. Dobra. Bierzmy się do pracy. Let's go get them, Flaming Skulls. Nope, that's awful. It is a pretty bad name. Good effort, though, Urkai. Forget it. Let's just go kill something. Dobra. Ostatnio jak tu stałem, to mnie ni stąd ni zowąd Nekkad zaatakował. Zastanawiam się, wiecie co, ja spróbuję przejść z drugiej strony tego i wyłączyć tą wieżę sterowną. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jak nie, no to będzie lipa. Będzie ciężko cokolwiek zdziałać. Oni niech tu na razie czekają. Nie wiem, czy będą faktycznie tam czekać, czy jakoś zaatakują. Ale to chyba będzie działało na tej zasadzie, że oni poczekają, aż ja chyba pierwszy zaatakuję.
widzę czujkę. Odkręciła się ona, czy nie? Nie, nie odkręciła się jeszcze, ale zaraz pewnie się odkręci. Chyba mnie tu w ogóle nie widzi, podobnie. Dobra, poszła sobie. Tu muszę uważać, bo tu jest sygnał nękacza. No i właśnie, kurczę. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, mamy to. Ja stąd spierdzielam. Dobra. Nie mam za dużo, ale... Dobra. Kolejny nękacz powalony. I don't know about you three, but I feel better. Aloy, did you get that component? Hush now. It's over. Tak, zabiera. Ale zanim wam dam, to sobie pozbieram. Myślałem, że gorzej będzie. Ale nie było tak źle, nie było tak źle. O, chownik, to się przydaje też. Czujkę chyba oni zabili, więc czujka im przypada. W momencie, kiedy... chciałem dopaść czujkę, to podleciał nękacz do mnie, więc skupiłem się na nękaczu, więc chyba czujkę oni po prostu dobili. Pułapka porażająca mi nie będzie potrzebna. Ale nieźle mu przywaliłem, skoro tak przeziołkował. Kurczę, nie ma miejsca na zwój. A już na maksa mam. No ulepszono. Czekajcie, tu mogę coś jeszcze wetkać.
No dobra. Niech będzie to. Tu coś mogę. To jest od lodu. Tu jest od ognia. Dobra. Trzeba będzie iść posprzedawać te modyfikacje, nie modyfikacje, wszystko. That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Burgrund. Starting to feel real, you know. I'm starting to believe we're really gonna get out of here. Honestly, I wasn't sure we'd survive a week without Nekoni. But here we are. Who's Nekoni? Nekoni was... She was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of our... of the Werak. She didn't make it. No. If you're gonna tell this story, tell it true. She was murdered. What happened? How did you lose Nekoni? She challenged the chieftain to a hunting competition. Oni could damn him. He wasn't nearly the hunter Nekoni was. But who comes Oniku, grinning like a snapmaw, crowing, oh, where's little Nekoni? We tracked Nekoni through the woods. Found her not far from the trailhead. But their damn neck snapped. I don't want to remember her like that. Sometimes that memory, it's all I can think of. I'm sorry, Tatai. It sounds like she meant a lot to you. To all of you. Nekoni challenged the chieftain. Why? Onikuk wrapped himself in power and authority the way some people wrap themselves in furs. If you were willing to fawn over him and sing false songs to him, you might get a spot on the best hunts. The Werak split into two. Those willing to lick the bottoms of Onikuk's feet, and the rest of us, waiting for things to get better. Until Nekoni. She was the best and bravest of us. She was the one who took a stand. Is this why you left Benor? Because of this business with Nekoni and your chieftain? Onikut knew Nekoni was our mentor, our friend. We couldn't stay. That final night, we snuck back to camp, packed what we could, and left. Like cowards. What are we, Tatai? We are Banuk, aren't we? Survive and prevail. That's what we do. It's not what she did. I'm sorry. Been it's nice to be heard. Thank you. Look, it doesn't matter, okay? What happened in Banor is buried in Banor. What matters now is what happens in the Sundom. That's where the burning turkeys are gonna make a name for ourselves, right? Oh, the burning turkeys? Seriously? It rolls off the tongue. Sort of like vomit. So, where to next? There's a lake just west of here. Seems like a good place to find a snapmaw fang. We'll meet you there. If you beat us there, just wait by the campfire. We'll be along. Spoko, spoko. Zanim tam pójdę... No kurczę, trochę szkoda jej przyjaciółki. Ale podobnie rywalizował ze mną... Artrak. Daleko nie jest. Zanim tam pójdę, tu jest ten od tych figurek. A przy okazji posprzedaję się nieco. Care to talk about these figurines of yours? They're not really mine, but I've always got time to talk about them. I found some of those animal figurines you like. Czy to będzie tutaj?
Nie wiem, czy to będzie tu, czy tam, ale przy okazji posprzedaję, bo widzę, że pojemność sakwy też już mi się kończy. A ja mam sporo tu takich elementów, które rzadko kiedy wykorzystuję, a mi tylko, że tak powiem, zawalają miejsce. Dobra. Szkło pustyni. Także chwileczkę, ja sobie tutaj porządek porobię. Dobra, trochę się miejsca tu zrobiło. Teraz tak, modyfikacje. To jest zwój włóczni. Na pewno zielone wszystkie posprzedaję. A zaraz będę kombinował. Ups, tego nie. Dobra. That's all I need to know. Are you sure? You can never learn too much. Co dodało te figurki? Kurczę, nie dało. Ekwipunek. Skrawie wiórki. Alec. Back again, Enjuk. You've picked up my interest in the beasts of the old world, I see. Figurines for you, Enjuk. Ale ja tutaj nie mam tego. Więc jak ja mam oddać? Tu mam surowce, ubiory, broń, pułapki, wywary. I to wszystko. Przedmioty specjalne ma on. Może muszę chyba zabrać wszystkie te. Are you sure? You can never learn too much. Może muszę zabrać wszystkie, bo inaczej ten. Ops.
Trochę głupio w takim razie. Ale dobra, no niech będzie. No to lecimy dalej. Mam jeszcze pół godziny. Kolejny czołg stoi, zniszczony. Nie no, Eloy, nie będziemy pływać. No, wyłaź. Nazwy. Oni chcieli nadać płonące indyki, gorące czerepy. Ciekawe, co będzie następne. Ile ja w ogóle mam tego? Może pozbierać w sumie, żeby nie okazało się, że w trakcie walki mi zabraknie. Tam jest długonóg. Kurczę, są aż dwie wieże sterowne. Dobrze, będziemy kombinować. Będziemy kombinować. I was starting to worry about you three. Everything all right? We took our time. After our last conversation, we had a lot to think about. I can imagine. Just one more hunt, then your debt is paid and you three can make your way south. Ready? Huntress, the Sunshine Snowshoes await your signal. Horrible! I'm almost impressed, Dulamok. Didn't think you could come up with a name worse than Burning Turkeys. Well, I liked it. Let's hunt. Dobra, moi drodzy. Plan jest taki, że ja pierwszy ruszam, tradycyjnie. Tylko muszę teraz tak. Tam jest chłopak. Muszę w jakiś sposób zakraść się najpierw do tamtej wieży sterownej. Czekajcie, a może w ogóle... O, w sumie nie mam żadnego takiego zdjęcia z tymi wieżami. Może tu sobie zrobię takie. Jeszcze z widokiem, pięknym widokiem na góry.
mów mi, że tam też jest wieża sterowna. Ale tamta chyba jest nieaktywna. Kurczę, zobacz mnie. Muszę poczekać, aż się odkręci. Dobra, teraz wykorzystując to, że tamci odwrócili uwagę, szybko lej. Oczywiście mógłbym zastrzelić tę wieżę, ale większa zabawa jest teraz. I dobra, i teraz możemy się pobawić. Jednak tamta też jest aktywna. To idziemy jeszcze tamtą zdetonować, że tak powiem. Tamci niech walczą, a ja zajmę się tym, żeby nie naprawiały się te maszyny. Dobra. Teraz tam mi pójdę pomóc. Pozbieram sobie tylko. Dostałem wiadomość, musiałem odpisać. Dobra, jedziemy na nich. Gdzieś jeszcze jeden kłapak powinien być. No patrzcie, spierdolił. No już.
To mi nie podlatuj pod strzały, debilu. No dobra. Do niego należy, ale... Ja puszczam strzałę, a ten mi podlatuje pod nie. Ale mnie. Eloj! Kurczę, wyłaź! Poczekaj chwilę. Noż, co za... Ten jest mój. Jeszcze jeden został. Ale w tyłek dostał. Yeah. Mój chłopaczek. No musiał chyba sobie u kupca pokupywać te... No piękną, żeś dziurę wypalił. No te płomienie. O ile będą mieli. Bo naprawdę jednak bez tych strzał... strzał czy tych bomb ognistych... O, ciężko idzie. Gdzie tam ten mój chłopak?
Maybe I can trade this blue gleam. Tam był jeden. A gdzie jest mój drugi chłopak? A tam leży. Ja go szukam. Wszystko zabrałem stąd, wszystko. Bo tak w pierwszej chwili to myślałem, że czegoś nie zebrałem. Ło. No, Eloy. Nie, to jeszcze nie jest ten chłopak. Jakiś złomiarz. A, zwiększymy sobie siłę. Jakaś różowa to woda. Jeszcze gdzieś powinien być jeden kłapak. Sam, to co sam z nim praktycznie walczyłem. Chyba, że byli tacy zdolni, że błyskawicznie go rozebrali. Formacja niebieskierki. To się zdecydowanie przyda. Chyba jakiś obóz w ogóle był. Znaczy tutaj zamiast maleć jeszcze bardziej się rozchulał. Zaraz do ciebie podejdę, poczekaj, bo szukam jeszcze jednego chłopaka. Bo tu na górze leży jeden. Ten co oni praktycznie go ubili, ja go dobiłem tylko. Tam leży drugi, ten co wcześniej z nim walczyliśmy. Czyli wydaje mi się, że ten gdzieś tu powinien być. Ale tu go nie ma.
zrobimy jeszcze tak. Bo ja chyba z niego części nie odzyskiwałem. Tylko stwierdziłem, że właśnie... Chyba, że on gdzieś tam na dno poszedł. Tak, tam jest jeden. Przecież bardzo możliwe, że to był ten. A, tam jest, widzicie? Proszę bardzo. Częściowo pod wodą, dlatego właśnie nie mogłem go zobaczyć. O, i stąd właśnie widziałem tamtych walczących. Sprawa wyjaśniona. Kapek odnaleziony. Until Orkai breaks something else. It was one time! You make a nice shaman, Aloy. Thanks for lending a hand. Maybe we'll meet you in the Sundom sometime. Once you get to the Sundom, what then? What's the next step? We hunt like Nekoni wanted to hunt. Nekoni had big dreams. A werak in which everyone pulls their weight and takes care of each other. No shamans, no chieftains. No need to pry the power out of anybody's hands. Sounds like a lot of work. But worth it, I think. And a fitting tribute to Nekoni. We can become the werak she always wished for. You won't have me to strip your kills now. Are you three gonna be all right? Doesn't look that hard, really. We'll be fine. Great. He washes three successful harvests and he's suddenly a shaman. When you get to Song's Edge, talk to Bergrund. If he can't teach you himself, I'll know someone who can. Sure. And I bet he charges us for the introduction. Thank you, Aloy. I'm sure we'll figure it out. I guess this is goodbye. How does it feel, putting Banuk lands behind you? The only thing I would have missed is already gone. Did all those rotten Banor suck-ups freeze to death? It's a little much, Urkai, don't you think? It's strange. What is it to be Banuk after Banur forsakes you? How do we decide who we are? How about you, Aloy? Who do you think we are? What will you remember of us? Look around. You've taken down more machines since you left Banur than some hunters take down in a year. Shattered hearts and all, right, Orkai? It wasn't shattered! But you took down a Thunderjaw to get that heart, didn't you? We did. So, silly suggestion. But what if we were the Shattered Hearts? You know, I actually like it. Yeah, it's pretty good. Thank you, Aloy, for seeing us for who we are. I'm very thankful we met you, Aloy. No dobra, wracamy do burgera. Tylko wiecie co, ja sobie zrobię cięcie w materiale. Mi się zaraz czas skończy. I dobra, i wracamy do burgera. Trochę przedłużę ten odcinek, ale myślę, że będzie warto. Może po drodze jeszcze coś uhandluję. Ale przede wszystkim pozbieram roślinki. No i może jeszcze jakieś zdjęcie by zrobił. Bo póki co mam tylko dwa. Jak dobrze pamiętam.
O, proszę bardzo. Koło życia przyznało się do ataku terrorystycznego w Kalifornii. Beverly Hills z jej 14 marca 2044 roku. W wypowiedzi opublikowanej wczoraj radykalna grupa Koło Życia przyjęła na siebie odpowiedzialność za ubiegłotygodniowy atak terrorystyczny, który wzbudził strach i niepewność w całym hrabstwie Los Angeles. Trójka zamachowców samobójców zdetonowała śmiercionośne ładunki na terenach Juventus Center, luksusowej kliniki znajdującej się regeneracją tkankową i przedłużaniem życia. W ataku zginęło 5 osób z personelu kliniki oraz miliarder Ober Hopkins, fundator projektu badawczego dotyczącego fizjologii salamandry, którego owocem stały się pierwsze terapie odmładzające ludzi. Sam Hopkins eksperymentował z różnymi kuracjami od początku fazy projektu. Koszty tych terapii są tak ogromne, że ich dostępność ogranicza się do garstki najbogatszych ludzi świata. Korzystanie przez bogaczy z tych kuracji budziło powszechne kontrowersje i powodowało różne agresywne reakcje, takie jak działania podejmowane przez Koło Życia. Starzenie się i śmierć stanowią naturalny przepływ od źródła do odnowy, który czyni nas ludźmi. Wydłużania życia i młodości z sztucznymi środkami hańbi istotę naszej natury i powoduje duchowe skażenie. Ludzie, którzy zginęli w minionym tygodniu, poświęcili się zasypywaniu przepaści między bogatymi i biednymi. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez organizację. Policja już wcześniej podejrzewała, że grupa ta jest zamieszana w ten zamach, gdy liczni świadkowie przytaczali okrzyki dane uszkodzone. No, zamachy terrorystyczne były i będą, no tego się nie da uniknąć. Chociażbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Wiadomo, no jesteśmy w stanie w jakiś stopniu zredukować te zamachy terrorystyczne, ale nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. To jest politycznie nierealne. Let's see what this blue gleam is worth. Co, niebieskierka gdzieś jest w pobliżu? O, tam zając póki co. Chciałem powiedzieć, że no Eloy cały dzień tak naprawdę, raczej całą noc teraz w dzień walczyła, znowu w nocy idzie i że nie ma czasu na odpoczynek. Ale teraz sobie przypomniałem, że przecież jak czekałem na łowców, no to akurat miała chwilę przerwy. Dobra, co ty tu masz ciekawego? Nie starczy mi na wszystkie.
Może kupię ten. Pierwsza wymiana, ale nie wiem za co. Dobra, na razie nie będę go aktywował. A i na tego już mi nie stać. Jednego mi zabrakło. O losie. Dobra. Tu coś mam. To mogę sprzedać. Właśnie, przy okazji. Może będzie miał moje płomienie. Których mi naprawdę bardzo potrzeba. A mam tyle tych okruchów, że spokojnie mogę sobie zaszaleć. Bo w rzeczywistości mieć tyle kasy. Blok przetworzonego metalu. Sprzedaj wiele. Sprzedałem wiele. Tak, to mogę sprzedać. Drut też w sumie mogę sprzedać. Bo też go non stop gdzieś tam znajduję. I to, chłodziwo. Jak będzie mi brakowało, będę polował. O, płomień, mam trochę. Ale bardzo mało. Ubiory. Dziwnie wygląda w tym stroju. To mogę sobie kupić. A co? Tak, chcę. Chyba, że miałem już. Płomień, płomień, tak. Może dalej dojdziemy do 50. O. Teraz się zastanawiam, czy ja czasami... Tu mogę w ogóle sobie modyfikacje wetknąć. Przede wszystkim odporność na mróz. A tu mam na mróz i strzały. Weźmiemy to. Co tu jeszcze mamy? No na strzały już coś tam mamy. To może... dam to, odporność na ciosy. Albo to, o. Dobra. Nie wiem, o co chodzi z tym strojem. Ale mogę sobie... Nie. Już mi zostało 38. Ja chyba tu kiedyś zdjęcie robiłem. A właśnie, bo mam nowy łuk. Może najpierw tak, zmodyfikuję go.
Poręczność porażenia. Nie, to poręczność porażenia nie potrzebuję tu. Obrażenia. Mróz. Dobra, damy to. Co prawda mrozu tutaj nie ma. Obrażenia. I odrywanie. I teraz pytanie. To chyba jest ten, tak? 30, 30. A, bo ja mam już taki, kurczę. A nie, bo to jest banucki. Nie, to na razie ten mój jednak jest lepszy. Dobra. Ale będzie do kolekcji. Znaczy, może będę ulepszał tamten, może. Będzie lepszy później. O, ale mi burczy w brzuchu. Eloy, zjedz coś, to może i mnie przestanie burczeć. Nie będziemy kłapaką wchodzić w drogę. Teraz trochę powiem wam, że żałuję, że nie próbowałem jakoś podejść do tych, wiesz, sterownych, tylko je niszczyłem. Większe wyzwanie to było, no i większa satysfakcja z tego, że udało się zdobyć, a nie zniszczyć. Ale no, Polak mądry po szkodzie. Prościej jest coś zniszczyć, niż coś zdobyć. No elo, jeszcze trochę. Wiem, że już masz zadyszkę. A w takich warunkach biegać raczej jest znacznie ciężej. Zresztą przy takiej temperaturze zerowej jest naprawdę ciężko oddychać. Biegnie się i nos momentalnie jest zatkany. No, ale musisz Elo jakoś jeszcze wytrzymać. Oj, gardło ją pewnie będzie później bolało, niemiłosiernie. Tak jak mnie, o. A ten co za jeden? Back to back with the Nora warrior as the machines closed in, howling for blood. My hands were stiff as frozen branches. Still, I raised my spear and howled back. Blood pounding,
fire truss flashing before my eyes in the whites. Even if I cared to travel south, as metal closed around us, I struck out, chipped the jaws of death. The Banuk have painted the same way me for like ages. Thunder. It suited us. How many could I stand for myself and my ally? Couldn't Sukuli spend her time fishing? Some say your tales are the stuff of campfires in it. I'll fight them all. It all happened pretty much like he said. I know. I was there. And if she hadn't been, I'd be up there still. She did most of the work. It's true. I cheated an exile's fate, but I won't cheat you of your place in this tale. It's a slight tale compared to your own. It's not the length of the tale that matters, Inatut. I'm glad to have been a part of yours. Bergrind, how'd your investment pay out? Quite handsomely, thanks very much. Hey, do you know those three crazy Banuk are calling themselves the Shattered Hearts now? Well, now that I have those parts, I can pay off a debt of my own. So they've gone south then? Aye, that they have. I've got a friend in the Sundom by the name of O'Tur. He owes me a favor. Old O'Tur is a machine scavenger, a pretty competent one. So I sent them to learn from the best. Or at least from the pretty competent. Well, we work with the resources we have. Speaking of which, here, a token of my gratitude. I'll give this to the Osram. Whatever they do with passion. No, proszę bardzo. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeszcze mam tutaj jeden punkt umiejętności, raczej trzy punkty. Sobie damy, a po kolei będziemy już lecieć, już tak, tak rozdrabniał, że tak powiem. Co ja tu mam? Serce lodowego pazura, proszę bardzo. Skóra wiewiórki. Ło! Jeszcze coś mi tu świeci. Ale cóż. Cóż mi tu świecisz? Proszę nie świecić. O, już nie świeci, dobra. Płomień! Niesprawdzony zwój broni. Ho, ho, ho. Z chęcią go sprawdzę. Tu mam od ognia. Ogień obrażenia. Tu jest jeszcze samooczki jakiś. Właśnie, trzech mi brakuje. Dobra. Ale na ten czas to będzie wszystko. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że bawiliście się ze mną bardzo dobrze. Albo przynajmniej dobrze. No i co, no... Trochę przeciągnąłem ten odcinek, ale myślę, że warto było. Jeżeli chodzi o następny odcinek, to zajmę się tą zaporą. Zaporą? Nie to. Zalanie, o. Tym się zajmiemy w następnym odcinku. No i zobaczymy, co dalej gra przyniesie. Póki co... Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa pa, idę w końcu coś zjeść, pa.